Witam Państwa z Wrocławia. Ponownie jest 26 czerwca 2015 roku. Dla mnie jest to bardzo smutny dzień, dzień refleksji, dlatego że 21 lat temu zmarł mój tata, Witold Andreas, w niewyjaśnionych okolicznościach. A dochodzą do mnie informacje. Bezpieka nawet mi przysłała człowieka 3 lata temu, który zadał mi pytanie, czy jestem pewna, że to była śmierć naturalna. Oczywiście, że nie jestem pewna, wręcz odwrotnie, raczej jestem pewna, nie dożył emerytury. Zginął na służbie. Bohater pracy. Zakłady chemiczne Blachownia. Huta Katowice. I na końcu koksownia Zdzieszowice. Największa koksownia w Polsce. Pracująca pod Hutę Katowice. Na Opolszczyźnie Zdzieszowice. I wyobraźcie sobie Państwo, że moja mama chciała zamówić mszę dzisiaj o 6:30, a niestety w parafii świętego Mikołaja w Kędzierzynie okazało się, że nie ma miejsca dla mojego taty na intencję mszy. Bo podobno przyszła staruszka za późno, z laseczką. To jest miasto królewskie, Pierzchnica, koło Kielc, gdzie wychowywał się mój tata w czasie II wojny światowej. Tam spędził później także dzieciństwo. Miasto królewskie z XII wieku, któremu niestety później odebrano prawa miejskie. I obecnie jest to zapomniana wioska w Świętokrzyskiem. Z tej wioski wychowywał się w niej również mój stryjeczny brat mojego ojca, który postawił we Wrocławiu największy w Polsce most Millennium, Zygmunt Andreas. Budowniczy tego mostu. I na moim fanpage polityk Beata Andreas zamieściłam informację na ten temat, że właśnie Zygmunt Andreas i Witold Andreas wychowywali się w Pierzchnicy. Bracia stryjeczni, Witold Andreas, mój ojciec, utalentowany chemik, mistrz zmiany w zakładach chemicznych Blachownia, Kędzierzyn, Huta Katowice, Koksownia, Cieszowice. I Zygmunt Andreas, dyrektor budowy największego w Polsce mostu Millennium na Odrze we Wrocławiu. Ale powróćmy do Wrocławia, bo odbyła się sesja Sejmiku Dolny Śląsk, do którego, pamiętacie Państwo, w wyborach samorządowych 2014 próbowałam kandydować, kandydowałam z KW Samoobrona i niestety nie doszło do rejestracji w ogóle listy kandydatów. W jakich okolicznościach do tego doszło, to Państwu może na innym filmie przedstawię, bo to jest historia skomplikowana. Natomiast dostał się ten koczownik, Kukiz. I czy był wczoraj na obradach Sejmiku Dolny Śląsk? Czy Paweł Kukiz był na tych obradach? Widzimy, że dziennikarze nie pytają się go o jego obecność na obradach Sejmiku. Raz w miesiącu obraduje Sejmik województwa Dolny Śląsk.
bo pokazuję Państwu najnowszy artykuł, który mi się tutaj wyświetlił o Kukizie. I nie zadano mu żadnego pytania. Stojaki do mikrofonów, dziennikarze Interia.pl, fakty niemiecka. Niemieckie media są to, bo na poprzednich filmach pokazywałam Państwu tą rozpiskę Interia. Fakt. To są... Przechwycili Niemcy prasę papierową i w internecie jest bardzo podobnie. Są to obce media, choć piszą po polsku. Ostatnie 24 godziny dotyczące komunikatów prasowych różnych firm, różnych ośrodków. Nie pytają się Pawła Kukiza, czy był wczoraj na obradach. O, proszę bardzo, o córce Kukiza piszą. A nie piszą, nie informują Polaków, czy Paweł Kukiz był na tych obradach. Nie oglądniemy ich, dlatego że transmisje, nie ma retransmisji na Sejmiku Dolny Śląsk, są tylko online, a dzisiaj już jest 26, więc wczoraj się odbyły. I pokażę Państwu, co się zadziało, pracę Sejmiku, co się wczoraj zadziało. W tymże sejmiku. Akurat się wyświetlił, to może ten temat też przedstawię. Wyświetlił się ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy. Zrobię zbliżenie, żebyście Państwo lepiej widzieli tekst. I uwaga, jest nawet podświetlone, otwarte i konkurencyjne. Wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze. Jakie to jest wolne i otwarte, to widzimy tutaj, że informacje są z 2008 roku, aktualizowane w tutaj 2008 rok, już nie mogę więcej powiększać, bo tracimy ostrość. 2008 rok, a dzisiaj mamy połowę 2015 roku, czyli 7 lat temu aktualne informacje. Aktualizowane w 2010 i w 2014 raz. No, czy to można traktować jako informację publiczną, aktualizowaną? O ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy? No raczej nie, proszę Państwa. Raczej na pewno nie. I tak tutaj się to zadziewa, że te informacje są manipulowane, bardzo skąpe, nierzetelne w związku z tym, niesumienne, bo nie można się dowiedzieć, co działo się na tej sesji. Chociaż strona jest marszałka województwa dolnośląskiego, wysokobudżetowa dodam, bo województwo dolnośląskie wydaje ogromne pieniądze na systemy informatyczne. Gdzie te pieniądze się podziewają, to Bóg jeden raczy wiedzieć, że to tak sparafrazuję. Terminy sesji. Raz w miesiącu. Na których sesjach Paweł Kukiz był? Bo to jest, proszę Państwa, demoralizujące, jeżeli osoba lansowana w mediach nie wykonuje swoich czynności, za które pobiera pieniądze, bo nie interesuje nas, gdzie on te pieniądze
używa, jak on je używa, które pobiera, a pobiera honorarium radnego sejmiku. I 25 czerwca o godzinie 9 to się dowiedzieliśmy, już niestety za późno, bo to było wczoraj. A tutaj proszę zauważyć, 16 lipca jest następna sesja Sejmiku Dolny Śląsk i nie ma godziny. Kiedy ta godzina się pojawi, bo to ma znaczenie, dlatego że ja na przykład chciałabym pójść na taką sesję, a i być może inni dziennikarze społeczni lub dziennikarze zawodowi, każdy w sumie może iść na taką sesję, ale nie może, skoro nie ma godziny, bo przecież nie będzie stał tam, bo godziny są bardzo różne. Proszę zobaczyć, tu 12, tu 12, 11, 10, a tutaj nagle wczoraj była o 9. Trudno planować, jak się chce z ekipą filmową przyjść, tym bardziej w kilka osób. I co się wczoraj zadziało, możemy się dowiedzieć z uchwał, z porządku. Jaki to jest porządek? Ogłoszony 19 czerwca. Porządek 25 czerwca, tych obrad o 9. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe województwa Dolny Śląsk. Jak wygląda i udzielono absolutorium dla zarządu województwa Dolny Śląsk. Co Paweł Kukiz ma na ten temat do powiedzenia? Udzielono absolutorium, bo dowiadujemy się klikając na to absolutorium. W sprawie absolutorium dla zarządu województwa Dolny Śląsk za wykonanie budżetu województwa. Bla, 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 bla. I tu jest paragraf pierwszy. Udziela się absolutorium zarządowi województwa dolnośląskiego za wykonanie budżetu. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czyli udzielono absolutorium tej Barbarze Zdrojewskiej i ona jest przewodniczącą. I ja jeszcze raz apeluję do dziennikarzy. Na jakiej podstawie udzielono absolutorium zarządowi województwa Dolny Śląsk? A przypominam, że zarząd województwa Dolny Śląsk doprowadził do takiej sytuacji, że województwo dolnośląskie jest najbardziej zadłużonym województwem w Polsce. Gdzie są te pieniądze? Tu jest kolejne uzasadnienie do uchwały. No, tych uchwał było sporo, ale to moim zdaniem jest najbardziej kuriozalna uchwała. Absolutorium dla zarządu województwa Dolny Śląsk. Ile tych uchwał podjęto? Widzimy także, że ta patologia zmian, czyli nowelizacji, jak to się w Sejmie czy Senacie nazywa, poprawek do poprawek, również samorządy ta patologia dotyka, bo uchwala się tutaj poprawki. Tęgiej głowy trzeba by i dużo czasu, żeby się w tych uchwałach zagłębiać. Dziennikarzom być może się nie chce tego robić, a to jest wielki problem dziennikarstwa w Polsce, że dziennikarze są aż tak leniwi. Ja myślę, że innego słowa, spolegliwi. Pracują dla obcych mediów polskojęzycznych, dla zmylenia Polaków. To są obce ośrodki i
Oni nie mają żadnego interesu, żeby tu cokolwiek wyjaśnić. Ci pracodawcy tych polskich dziennikarzy, polskojęzycznych dziennikarzy. Tragedia, proszę Państwa. Przesyłam ten film poprzedni. Zmieniłam tutaj zdjęcie profilowe, będzie takie. Bo mój komputer jest na tyle inwigilowany, że nie wszystkie komendy, które wydaję, się zadziewają. Nie mam swobody w umieszczaniu postów. Posty są kradzione. Ja przypomnę, że całe moje konto poprzednie zostało skradzione, włącznie z zawartością intelektualną, a mam do niej prawa autorskie i mimo, że napisałam do Facebook, że to jest kradzież, ordynarna kradzież praw autorskich do tekstów i publikacji, nawet mi nie odpisali. Może zakończę. Jeszcze raz wyjdziemy na Pospolite Ruszenie Polaków, którego jestem adminem, i przedstawię Państwu diariusz, chyba to tak się wymawia, sancyty, czyli uchwały Sejmu Walnego obradującego w kole dnia 14 czerwca 2015 roku, zwołujący założycielskie sejmiki ziemskie. W czym jest rzecz, proszę Państwa? Więc będą odbywać się te sejmiki. Ten film trwa tylko 3 minuty. Ja polecam Państwu zagłębić się w ten film. Tu przy okazji zaznaczę, że jest zablokowany licznik. Stoi tutaj na 19 wyświetleń i nic tu się nie zadziewa. W ten sposób blokują te watachy troli internetowych. Co chcą, a odblokowują, czy nawet przyspieszają liczniki, to tak jest jak w samochodzie. No, można podkręcać liczniki w obie strony. I na końcu, bo wczoraj zaczęły się te sejmiki ziemskie, prawie codziennie w województwach, podświetlimy, żeby było większe, w województwach, no głównie w stolicach województw, regionów są zwoływane. Celem ich jest obranie marszałka sejmiku dolnośląskiego, sejmiku danej ziemi. Przejęzyczyłam się, dlatego że mnie najbardziej interesuje województwo dolnośląskie, oczywiście z racji tego, że jestem, byłam posłem ziemi wrocławskiej na dwóch sejmach walnych, a chcę kandydować do Senatu w wyborach parlamentarnych ziemi wrocławskiej z południa Wrocławia. Jest taki okręg JOW. Wrocław jest podzielony na dwie części. I tutaj jest w Gdyni, w Gdańsku. Jesteśmy 15 lipca. 18 lipca w Płocku, w Łodzi. Następnego dnia. Zawsze o godzinie 18 i zawsze pod starostwem. Łatwo zapamiętać. W Sieradzu 23 lipca, w Kielcach 22 lipca. Zawsze pod starostwem, zawsze o godzinie 18. W Poznaniu 26 lipca. Pile 27 lipca, zawsze o 18, zawsze pod starostwem. Warto przynieść gazetę, żeby się odnaleźć, osoby, które chcą uczestniczyć w takim założycielskim sejmiku ziemskim danej ziemi. I tutaj mamy już końcówkę, Kłodzko.
Wałbrzych, czyli województwo dolnośląskie, 1 sierpnia i Wrocław 2 sierpnia. Przed starostwem powiatowym we Wrocławiu przy ulicy Kościuszki 131. I ja liczę na to, że spotkam się tutaj z Krzysztofem Piotrem Leszczyńskim, który reprezentował ziemię wrocławską na Sejmie Walnym w Kole właśnie, z którego pochodzą te uchwały. Celem każdego tutaj z założycielskiego Sejmiku Ziemskiego, jeszcze raz to powtórzę, jest obranie marszałka Sejmiku Ziemskiego danej ziemi, który później na Sejmie Walnym w sierpniu będzie reprezentował tą ziemię. Żadnych tu kosztów nie trzeba ponosić, tylko przyjechać, być. Będziemy to nagrywać. Uprzedzam, że ja także będę nagrywać, także tajniaków różnych będę mieć w kadrze. A roi się na Dolnym Śląsku od tajniaków, niestety. Jest to związane z tym, że tu były sztaby sowieckie, a dziś Niemcy od 26 lat podobno wolności infiltrują ziemię śląską, ziemię dolnośląską oczywiście jako bramę wejścia do Polski, kolejnej niemieckiej inwazji na Polskę, która odbywa się tajnie, potajemnie, bo prasa i media są przejęte przez właśnie są w obcych rękach i nie dowiemy się z mediów, co tak naprawdę się dzieje. Ostatni sejmik na Śląsku jest w Opolu, także pod starostwem powiatowym w Opolu przy ulicy 1 Maja 29 o godzinie 18. Przypomnę, jak wszystkie inne, o godzinie 18 w dniu 4 sierpnia. Natomiast zakończeniem i zwieńczeniem tych założycielskich sejmików jest oczywiście stolica Polski, Warszawa. I w dniu 5 sierpnia 2015 roku przed starostwem powiatowym warszawskiego, powiatu warszawskiego zachodniego przy ulicy Poznańskiej 129 łamane przez 133, jak zwykle o 18. 5 sierpnia jest ostatni sejmik założycielski, po którym na pewno na kanale Sejm Walny lub Sejmiki Ziemskie na obu lub na stronie, proszę patrzeć, www.sejmwalny.org.pl możecie Państwo oczekiwać następnych informacji, kiedy i gdzie będzie Sejm Walny, na którym wszyscy marszałkowie z tych założonych sejmików ziemskich się zjadą. I oczywiście każdy wolny Polak, bo to są otwarte spotkania, naprawdę otwarte, a nie tak jak tutaj, tylko deklaratywnie. Bo tu wręcz odwrotnie, w takim sejmiku dolnośląskim to chucpa żydowska jest i zmowa masonerii niemieckiej i masonerii żydowskiej, przypomnę, z Dorotenstrasse z 1918 roku z Berlina, był taki tajny układ, który działa doskonale i on właśnie powoduje tą dezinformację między innymi i działania antypolskie, wrogie narodowi polskiemu, mimo deklarowanych pustosłowia, krzywoprzysięstwa, infamii, którą są ci ludzie już obkładani. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówiła Beata Andreja z Wrocławia. Szczęść Boże.